co wniosę do Olsztyna. Mam nadzieję, że troszkę dobrej gry. Pierwszy, poprzedni sezon tak naprawdę praktycznie cały rozegrany na boisku, więc jakieś tam małe doświadczenie już zebrałem. No i mam nadzieję, że dalej pójdziemy tym samym trybem, nie tak jak byłem tu wcześniej jako rozgrywający, był tryb stania w kwadracie, teraz mam nadzieję, że cały czas będzie tryb podnoszenia umiejętności i grania w szóstce na dobrym poziomie. Mam nadzieję też, że to piąte miejsce jest do poprawienia z zeszłego roku, jeśli chodzi o mnie i o takie moje prywatne cele, no to na pewno chciałbym powalczyć o coś więcej niż o to piąte miejsce. Długie dyskusje z trenerem Gardinim oraz też z Pawłem Wojickim pozwoliły mi podjąć taką decyzję. Tak naprawdę no, ciągła chęć grania i podnoszenia tutaj w Olsztynie. Pewne sprawy miałem niedokończone, niedopięte po tym, jak 5 lat temu bodajże odszedłem stąd, nie grając nawet jednego meczu na boisku tak naprawdę, więc wiem, jak bardzo fajna jest publiczność w Olsztynie i jak potrafią dopingować, więc chciałem to też poczuć na boisku, a nie tylko w kwadracie. Myślę, że te charakterki stworzą się rzeczywiście w taką wybuchową mieszankę, która będzie wybuchała jakby na naszą korzyść, a nie odwrotnie, więc że ta mieszanka da nam zwycięstwa i dużo fajnych meczów. Jeśli chodzi o rozmowę z trenerem Gardiniem, to tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ten cały projekt, który tutaj powstał, ma ręce i nogi. Co prawda od początku, od zeszłego sezonu, zostały tylko dwie osoby, jest to Paweł Wojcki i Miłosz Zniszczą, więc no, umówmy się, że jest to dosyć nowy projekt i jest tam pewnie jakaś niewiadoma, ale wcześniej zaczęliśmy, tak naprawdę 2 tygodnie wcześniej niż pozostali, żeby może pozbierać to i to wszystko i sobie jakby przemyśleć każdy indywidualnie, żeby mieć więcej czasu, żeby to wszystko poskładać. I co? Ruszyliśmy już pełną parą tak naprawdę. Wczoraj graliśmy pierwszy sparring z pierwszoligowymi Siedlcami. Wyglądał naprawdę dobrze. Miejmy nadzieję, że to nie jest ten rodzaj sezonu, gdzie będziemy bić wszystkich w przygotowaniach, a potem przyjdzie sezon i będzie zagadka, co się dzieje.